A wiesz, jak to wyszło w ogóle? Mój kumpel Wojtek do mnie mówi: ty Robert, trzeba jakiegoś kurwa dużego. Adam, AJ, Jose! Uważaj, aż tak, masz... Dobra, aż tak się nie spodziewałem. Jakby tak, ja wiedziałem, że Szeliga ale... i Norman przejmą to. Dużo mieli... się bałem, że tak. Was przytłoczą. 103,5. Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Musimy zasiąść, bo się robi ciężka taka sytuacja. Jesteśmy w Łodzi, w Hiltonie, Double Tree Hilton i czekam na konferencję Fame MMA. A jak ja wrzucam ten materiał, to pewnie już wiecie, dlaczego go wrzucam. Były pytania na Instagramie, więc również na nie odpowiemy. Ale przejdźmy się, wdrożę was w to wspaniałe zwierzęce środowisko. Zobaczymy, co, jak. Kto wymyślił takie kurwa zestawienie? Karaszem? Gadaj z Wojtazem. To jest stary ten. Aniasie, ty się bardziej denerwujesz. Co? Nieprawda. No nigdy mi tak ręki nie zabujałaś. No jak ty? Co ty gadasz? Będzie dobrze. Wiele razy ci będzie. Ja ciebie wspieram. Ile ważysz, kawał chłopak? A ja wiedziałem od razu. Ile masz łapy? Nie, w łapie wiem, bo kurwa nawet dzisiaj czytałem na necie o tym. Tak. Odprawę, nie? O właśnie, gdzie jest odprawa? Bo macie odprawę. Na prosto. Nie. Znaczy ten, wyjdziecie, tylko że prosto. Dobra. W prawo, ale na końcu. Śmieszna sytuacja bardzo to wyszła, bo 3 tygodnie temu dzwoniłem do ciebie z prośbą o nagranie materiału wspólnego, a tydzień później dostaję telefon i mówię: no słuchaj, nie da rady, bo ja rzucam tam, wracam z Dubaju, rzucam, już nie trenuję triatlonu i teraz sztuki walki trenuję, nie? I mówię: dobra, ja lecę do Tajlandii, sobie spędziłem wakacje, się trochę przyrumieniłem. Dzwoni do mnie Wojtek: AJ, no, słuchaj, jest walka. Mówię: no nie, no Wojtek, ja nie, już mówiłem, że ja nie chcę, już mam inne plany, nie? Ale słuchaj, no jest fajnie przeciwko. Mówię: kto? No, Robert Karasz. A wiesz, jak to wyszło w ogóle? Mój kumpel Wojtek do mnie mówi: ty Robert, trzeba jakiegoś kurwa dużego. I on ciebie podesłał, mówię: ty, może ty. W ogóle tak naprawdę on jest winowajcą tego kurwa. O, widzisz kurwa. No. Pozdrawiam. No ty, no ty. Sami sławni ludzie. Kolejem, po kolei proszę. Po kolei. Nie ma tu żadnej kolejki. Trudno. Ania, a ty się kiedy bijesz? Ja nie, ja nie moje klimaty. nie moje klimaty. A Adama się boisz? Czy boję? Nie, w sumie się cieszę, że ma taką zajawkę i że ma jakiś cel, bo tak naprawdę to wcześniej, jak miał nawet możliwość walki, tak do tego podchodził, a tu fajnie właśnie, że jest Robert Karaś, że jest taka sportowa, będzie taka sportowa rywalizacja i też widzę, jak się przykłada, jaki jest zajawiony w to i że dla niego nie samo wyjście, tylko ta właśnie droga jest takim celem i że to przeżywa tak fajnie sportowo i bardzo mi się podoba, jaki jest zmotywowany, jak zaczął wcześniej wstawać, jak ciśnie, także trzymam kciuki, myślę, że super pójdzie. I jak tak dalej będzie miał chęć, motywację, to będzie dobrze i wierzę w niego, no. Superowo, super wsparcie. No. Ale kawa niedobra. Nie, niedobra. Ser, masz 1,75 m zasięgu? No, dużo. W ogóle długie łapy. A ile masz? 1,63 m. Ty to masz taki zasięg jak ja. Wow. 103,5. Z metra, mogę? Ma ktoś tyle? Mówiłem, czarny gen. Później zszedłem z drzewa i dlatego więcej się na gałęziach bujałem. Tak jest. Podobno ktoś rzucił hasło, że ma być tyle, ile wzrostu, to jest dobrze. Czy ile masz? No, żeby z głowy. Czego? Mierzył. A jeszcze nie, właśnie muszą mnie pomierzyć. To idziesz się mierzyć. Tak, bo Klaudia ma się robić. Bo dużo ludzi, wiesz, myśli, że my kurwa coś ustalamy. Nie, to wszystko lecimy nie, ja na wiem, flow, nie? No, ale to jest jedna, wiesz. No, to takie bardziej, no spoko. Smaczek. Smaczki. To, co się ostatnio budził Polek Ferrari, stary, totalny kurwa spontan, nie? Także, no. Ale to właśnie myślę, że się pospołasili na premię i źle to zrozumieli. No oni się nie premię. Lubią, nie? Oni się nie lubią naprawdę. A Wardenga do mnie mówi: słuchaj, wiesz, no trochę ma rację, bo będziemy na bloku z Parkę i z Szeligą i my będziemy takimi, ja to sportowiec, tak no tak. No, no, żeby... no, no i co? I co? No i trzeba się, więc muszę wziąć krzesło i po prostu mu z***ać, nie? Co? Kawa! Bijesz ludzi pod Jezus Maria! Jakim kosztem? Tabletki z kofeiną lepiej wyłykać. Chcecie znać, czy jesteście tym tabletki z kofeiną, czy tym kawa, nie. Bo Adam mogę jakieś farmazony, nie? Zostawcie właśnie komentarz i łapkę do góry i subskrybujcie ten kanał.
Nie, po prostu większość ludzi naprawdę lubi kawę. W sensie po prostu jeszcze kawa z mlekiem, tak, wiecie, czarna, jeszcze taka lura. A to Adam pije cappuccino teraz. Ja wam powiem tak, no, osobiste moje odczucia no momentami jest cringe'owa. Nie możecie się spodziewać z mojej strony za dużo dymów, ale postaram się no chociaż pogłupkować. Ja idę w kierunku komedii, zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, pierwsza wypowiedź, przyznaję, spalona, zestresowałem się. Trochę się zgrzałem, bo tak, no, taki pierwszy moment uderzenia myślę, że zawsze jest. Później było trochę luźniej. Rozgodziłem się za bardzo nad swoimi pytaniami, tylko główny błąd, główna rzecz, taki problem tutaj polegał na tym, że były trzy pary prezentowane, z czego dwie już miały ogromne doświadczenie, swoją historię w walkach, więc każdy miał z czego ciągnąć temat i ciągnął nawet nie na temat walki, na temat tego, co będzie, tylko tego, co robił kiedyś, jak się czuł, jak się zmienił, jak się przygotował. No i teraz jesteśmy my, dwaj nowicjusze, którzy nie mają żadnej historii, nic nie wiedzą o walce, zaczęli trenować od marca, żeby sobie wejść we Freak Fight'cie. I no, ja coś tam wywalczyłem, przedłużałem swoją wypowiedź, ale szczerze, tylko dlatego, że siedziałem z zamkniętą mordą przez całą tą drugą część, jak tam siedzieliśmy. Mówię, zgrzałem się troszkę, ale później się uspokoiłem, nie? No nie wiesz, właśnie dlatego rozmawialiśmy wcześniej, ja ci mówiłem, że uważasz, tak, bo masz... Dobra, aż tak się nie spodziewałem, jakby... Tak, ja wiedziałem, że się Liga ale... i Norman przejmą to. Dużo i mieli, się bałem, że tak, was przytłoczą, no i trochę dużo. Tak było. Ja, tak, tak jak mówisz, wolniej się wypowiadałem i takie. W którym roku grałeś w TIBIE? Czy grałeś tak naprawdę zaawansowanie w TIBIE? Tak. I jaki najwyższy poziom dobiłeś, tak legitnie? No, legitnie to nie wiem. Ale nie, no, raz kupiłem postać, ale ją wyekspiłem później. Ja zachorowałem na cukrzycę w wieku 18 lat. Wtedy właśnie byłem, że w TIBIE lubiłem grać. I się załamałem. Załamałem się strasznie, nie? Ale mama przyjechała do szpitala i mi powiedziała, że mi kupi postać i mi kupi full seta. Czyli wiesz, Magic Plate Armor, Golden Legi, Bochy. No ja wtedy poczułem, że warto jeszcze żyć. I na przyszłość na tych konferencjach, widzisz, tu trzeba wyrywać sobie. Nie, no muszę się, o wiesz, też muszę się oswoić. Rzeczywiście, ja wiesz, ja na luzie gadam, ale no nie mogłem skoordynować tego czasowo. To jest tak, rzeczywiście to trzeba wyrywać mocno. Nie jest tak, że nawet pytania w naszym kierunku nie było, no, konkretów nie było. Nie było nic. Więc ja tam już tylko sobie rzuciłem... Tak, właśnie o to chodzi, że my zadajemy pytania i najlepiej jak mówicie sami. A słuchaj, ja mam do ciebie pytanie i ty do przeciwnika, nie? Wyłapujesz to i to jest fajne. No a u was to też właśnie, widzicie, wy macie sportową walkę, no nie masz chyba o co się przyczepić. Nie, ja mam zajebistą walkę, jakby ja mówię, ja bym... Tak, ale mi chodzi, że nie masz o co się przyczepić do przeciwnika, nie? Nie wyciągniesz nagle, a ty zrobiłeś... No nie, no to jest, to jest szlachetny człowiek, jakby złoto, to aż by mnie... Wiesz, aż bym miał wyrzuty sumienia, jakbym coś próbował, wiesz, zrobić. A, mieliśmy, kurwa, do ciebie jakieś pytania, takie podrymiające, ale zapomnieliśmy. Bo jak teraz... Tak. No, wiesz, to standard, no jakby, wiesz, nic szokującego, ale... Dobra, trzymaj się. Dobrze. Dzięki. Konferencja skończona, nie ma za dużo, że tak powiem, więcej do pokazywania, to jest dopiero początek, ale wiem, że dużo ludzi ma pytania, dlatego zrzuciłem jeszcze szybkie pytanie na relację Insta i z tego przeczytam parę pytań, odpowiem. Myślę, że to będzie najlepszy format odpowiedzi, bo też nie wiem do końca, co byście chcieli wiedzieć, dlatego to będzie takie idealne rozwiązanie. Czyli szybkie Q&A, no tak to zróbmy. W jakiej kategorii będziesz walczyć? Boks czy MMA? Czy musisz zrzucić wagę? W kategorii K1, czy muszę zrzucić wagę? Nie muszę, bo no tak naprawdę Robert sobie sam też narzucił wyzwanie i chciał walczyć z kimś większym, z kimś cięższym. Dlaczego Fame MMA? Dlaczego zdecydowałeś się zawalczyć i to z 30 kg mniejszym, lżejszym przeciwnikiem? To tak jak mówię, podejmując walkę nie sprawdziłem żadnych parametrów, powiedziałem ok. Myślałem, że Robert jest wyższy, wiedziałem, że jest lżejszy, ale korzystając z tego, jakby biorąc pod uwagę jego wydolność i przygotowanie fizyczne, plus to, że mówił, że trenuje już jakiś czas, to stwierdziłem, że będzie to wyrównana szansa. Czy zmienisz jakąś dietę pod walkę? Czy zmieniam dietę pod walkę? Myślę, że nie, bo tyle spalam kalorii, że i tak będę redukował. Będę starał się utrzymywać białko, ale będę też jadł więcej tłuszczy, bo długoczasowe obciążenie
powoduje, że no, ta tkanka tłuszczowa będzie szła w dół i a ja energię raczej już nie będę mógł, nie będę czerpał energii tylko z węgli, ale również z tłuszczu, więc muszę jeść więcej tłuszczy. Masz dobrą kondycję, jak na moją wagę nie jest zła, ale będzie jeszcze lepsza, zobaczymy później. Czy śledziłeś wcześniej Fame MMA lub inne Freak Federacje, pomijając urywki w necie? Raczej sobie przeklikiwałem konferencje, czasem jak się coś ciekawego, jakaś wypowiedź trafiła, to śledziłem, ale nie jakoś obsesyjnie. Kto to Karaś? Żelazny człowiek, który zrobił 5-krotnego Ironmana, jest wybitnym sportowcem, szanuję bardzo. Czy to jednorazowa przygoda, czy będą regularne vlogi z przygotowań? Na razie jest to jednorazowa przygoda, a czy będą filmy z przygotowań? Samych przygotowań nie chciałbym pokazywać, może po samej walce wrzucę jakiś materiał, gdzie rzeczywiście będę mógł pokazać 30-dniowe przygotowania z jakimiś tam postępami, ruchami. Ale no wiadomo, nie chcę za dużo teraz wrzucać, żeby nie zdradzać. Ty na imię masz Adam? Tak, Adam. Ciekawe, ciekawe przeżycie. Następna konferencja niedługo, zdjęcia, parę ciekawych materiałów da się nagrać. Jeżeli będziecie chcieli więcej o tym posłuchać, to ja mogę zrobić jedno bardziej obszerne Q&A, ale dajcie znać w komentarzu, czy to jest coś, co w ogóle chcecie słuchać. Jakie materiały chcielibyście też zobaczyć poza... Ja mam swoje pomysły, ale może wy chcielibyście coś zobaczyć konkretnie, to będę przygotowywał, bo tak jak mówię, dla mnie fajna przygoda, coś się dzieje, poznaję ludzi. Do zobaczenia niedługo. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, na razie i siemano.